Hej kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy dla Was kolejną bardzo fajną grę zręcznościową i jest z nami dr Ząbek. Ta gra nazywa się Affen Action, nie jestem pewna co do nazwy po polsku. Cześć, jestem dr Ząbek i znowu będziemy dla Was testowali grę zręcznościową. Zostańcie z nami i zobaczcie jak się w nią gra. Zapraszamy! Super! Tak, dobrze, także to jest gra właśnie Affen Action. Po polsku właśnie nie jestem pewna nazwy, ale postaram się ją podać w tytule, pewnie już ją widzicie w tytule. Gra dla dzieci od 4 roku życia, dla 2 od 4 graczy, a rozgrywka trwa około 15 minut, czyli całkiem długo. Naszym zadaniem jest umieszczenie tych małpek w basenie, bo każdy z graczy ma swoje małpki w swoim kolorze i musi je umieścić w basenie, ale w tym basenie jest słoń, który w pewnym momencie te małpki z tego basenu wyrzuca. Taki element zaskoczenia. Także nie wiadomo nigdy, która małpka z tego basenu wypadnie albo do tego basenu nie trafi, bo ten słoń właśnie się wynurza. Zobaczymy, jak to wygląda na żywo, bo bardzo ciekawie się zapowiada, na pewno będzie śmiesznie. Teraz muszę wszystko przygotować i już potem przejdziemy do testu. Dobrze, przygotowanie tego zestawu zajęło mi krócej niż się spodziewaliśmy. Mamy tutaj takie właśnie, zobaczcie, 4 otwory. I mamy też tło, które nadaje całemu zestawowi klimatu. Mamy właśnie takie tło z narysowaną dżunglą. A tu są właśnie nasze małpki, które musimy w taki specjalny sposób wcisnąć, żeby podskoczyły i trafiły do tych właśnie otworów. Tutaj na przykład są małpki żółte. I spróbujmy. Tak się małpkę wciska. O, i udało się, zobaczcie. Trafiła do otworu. Jeszcze raz, o. Także działa wszystko bardzo sprawnie. No i ile mamy tych małpek? Zaraz sprawdzimy. A i mamy jeszcze banany. Mamy, zobaczcie, różne takie żetony. Mamy tutaj takie właśnie podkładki. Także możemy zrobić sobie jakieś utrudnienie, na przykład zakryć jeden otwór, czy nawet dwa. To jest już poziom trudniejszy. Ale my zaczniemy od najłatwiejszego. A tu jest właśnie nasz słoń, który będzie nam przeszkadzał. Tutaj wciskamy i ten słoń właśnie w pewnym momencie wyskoczy i nam naszą małpkę może wyrzucić z tego otworu albo zablokować jej lot i po prostu zablokować ją w trakcie lotu, tak żeby do tego otworu nawet nie trafiła, nie dotarła. Dobrze, chyba wszystko mamy gotowe. Tutaj wkładamy naszego słonia. Jest już wciśnięty, gotowy do wyskoku. I biorę moje małpki. Każdy gracz ma po 4 małpki. O, i widzieliście? Słoń wyskoczył. Ale nie udało mu się mojej małpki wyrzucić z tego pola gry. Ale do końca, do otworu też nie wpadła, więc tutaj chyba by się to nie liczyło. Jedna małpka jest. Dobra. I tutaj zobaczcie, właśnie można robić różne kombinacje. Wow, ale super! Ale ci się fajnie udało, dobrze celujesz. No, dziękuję, dziękuję, doktorze Ząbku. Wkręciła mi się ta gra, także polecamy ją wszystkim. Można sobie tutaj właśnie przetestować celowanie do otworów, spostrzegawczość. No, bardzo rozwijająca gra, fajnie. Otwórz buzię, trafimy tobie do buzi teraz, doktorze Ząbku. A, dobra, starczy może, otwory są lepsze. Dobra, także to jest właśnie gra Affen Action, w której musimy celować małpkami do otworów i uważać na podstępnego, niespodziankowego słonia, który nam po prostu przeszkadza. I właśnie za dobre trafienia zdobywamy banany.
Także czekamy na Wasze komentarze, co sądzicie o tej grze, a może ktoś z Was ją ma w domu, to napiszcie, czy lubicie w nią grać. Dziękujemy za oglądanie. Czekamy na kciuki w górę. I co jeszcze powiemy? No, dziękujemy za oglądanie. Ups, cześć słoniu. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o kliknięciu dzwoneczka, żebyście byli zawsze na bieżąco. I do zobaczenia. Tak, dziękujemy. Do zobaczenia. Tak, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.